z tej strony Grosik. Jadę już powoli na wykopki, ale dzisiaj kopania będzie mniej, więcej biurokracji. Jedna sprawa do załatwienia i w sumie dwie sprawy do załatwienia. I muszę odwiedzić dwóch znajomych rolników, których pozdrawiam serdecznie i dziękuję za to, że mi kolejne działeczki podpisali w matczu, więc odbiorę sobie jakieś, nie wiem, 20 hektarów dzisiaj pozwolę na pola, ale dosłownie przy samym Bugu i łąki, więc to mnie najbardziej cieszy, bo dzisiaj nie wiadomo jak będzie z kopaniem, bo pogoda taka jakaś niezaciekawa jest. Zobaczymy, może będzie dobrze, to coś się pokopie, a jak nie, to nie, ale mam nadzieję, że będzie ok, tak, wystarczająco, żeby coś pokopać, choć kilka godzin, no i tyle. Dobra, kolejne ujęcia, jak już będę na miejscu, ja to za kilka godzin, bo najpierw biurokracja. No siemanko. Właśnie dotarłem na moją dolinkę, ale idę z drugiej strony. Zostawiłem sobie auto u znajomych i idę sobie w kierunku łąk. Tylko trochę potrwa, będę trochę drogą szedł lasem, więc mogę wam zaoferować darmową wycieczkę tutaj. Odebrałem pozwolenia od rolników znajomych, których pozdrawiam serdecznie. Z mojego ukochanego Matcza, w którym mieszkałem kilka lat, odebrałem pozwolenia na około, nie wiem, 30 hektarów pola i łąki nad samym Bugiem, więc to mnie najbardziej cieszy i stąd taki poślizg. Jest godzina 14, ja dopiero na wykopki idę, a mam czas gdzieś do 18.30, więc za dużo nie pokopię dzisiaj, ale lepszy rys jak nic. A jeszcze byłem w domu w Chorodle, zabierałem sobie z garażu ponton taki do pływania, dwuosobowy, żeby sobie tam na rybki teściu mógł jeździć i pływać sobie tym pontonikiem, bo ja lubię rybkę jeść, a on lubi łowić, więc muszę się starać, żeby łapał te ryby, więc ponton mu przywożę, a przy okazji jeszcze z dzieciakami można będzie popływać sobie gdzieś po jeziorkach jakiś, czy po zalewie zębożyckim, bo ponton już jest zarejestrowany i można będzie sobie pływać w różnych miejscach fajnych, po co wynajmować jak jest swój. No i zleciało mi pół dnia, ale to nic. Ale działeczki są, to jest najważniejsze z tego wszystkiego, zwłaszcza takie działeczki tak blisko rzeki i starego traktu. No, więc idę sobie dalej, już widać moją dolinkę tam, bardzo fajny dźwięk ciągnika, ale co ten ciągnik robi? Zgadnijcie. Ciągnik kosi łąkę. A co to oznacza? Że sienokosy się zbliżają i będą dostępne moje łoneczki w końcu. No, teraz idę na tą łąkę, która jest najwyżej położona. Tam jest tylko kawałek tej łąki zrobiony. Więc tam będę dzisiaj sobie szukał różnych rzeczy. Ale tutaj wymokła fasola, patrzcie. Taka plama tutaj na polu, masakra. No tutaj burza podobno zbiła bardzo dzisiaj. Tych rolników, których odwiedzałem, miał też odwiedzić pan z tego, chyba z PZU. Tak, z PZU. I szacować szkody, bo w tym rejonie to pobiło strasznie fasole i inne uprawy. Więc tak to wygląda. Słabo, słabo. Wymokła strasznie ta fasola.
Dobra, idziemy dalej. Na wycieczkę z Grosikiem. Darmowa wycieczka dla wszystkich. Mogłem tutaj autem podjechać, ale już nie podjeżdżam, bo ostatnio kapcia złapałem tutaj. Trochę dalej, więc w tą drogę nawet autem nie wjeżdżam, a nie mam terenowy. Jeszcze zaznaczam. Jeszcze nie mam terenówki. Tylko Opla, który raczej nie jest samochodem terenowym. Więc auto zostawiłem u znajomych. Idę sobie z buta. Trzeba też się przejść, troszkę poruszać. Wczoraj byłem na siłowni, to rozruszam trochę mięśnie z spacerkiem. Ptaszki śpiewają i nie ma nikogo, tylko ja, mój dzik i szpadel, wierny przyjaciel. Zadowolony jestem z tego szpadelka, jednak ten Fiskars daje radę, bo wszystkie inne, które miałem, no nie przetrwały dłużej jak 2 miesiące. Jedyny, który próbował coś ze mną walczyć, szpadel, to szpadel teścia, ale jednak też go powyginałem i nie dał rady, chociaż go nie połamałem, ale jest już nadwyrężony, więc nawet go nie będę ruszał. Niech sobie teściu tam w ogródku im kopie. No, ogródek wystarczy, ale w teren jest potrzebny dobry szpadel, konkretny. Mam też taką sapereczkę, w tamtym roku sobie kupiłem, ale ta saperka jest fajna na pola. Bardzo sprytna, na plażę daje radę. Ale na łąki to musi być konkretny szpadel, bo jednak musi być odpowiednia siła, a tą z saperką to tam pociupać coś można, ale jak trzeba wyciąć jakiś taki duży kawałek tej darni, taką kostkę, to z saperką to bym chyba zszedł po 5 dołkach zawałem, zanim bym coś wykopał. Powiem wam, ale komary i bąki są straszne dzisiaj. Kurczę, atakują mnie. Bo zaraz będę musiał się zatrzymać i jeszcze poprawić spryskiwanie po sobie, bo bierze mnie strasznie. No, dużo dzisiaj tych bąków takich jakichś i komarów. Myszki nie ma, ale jakieś takie większe te owady latają. Dobra, idzieś tutaj rozpierdzieliłem oponę na którymś wyjeździe, w którymś bajurze. Po prostu tutaj już syfiec na tej drodze. Ludzie wywożą jakieś płytki, kurczę, co płytki robią w lesie, co nie? Śmietnik robią i dlatego najecham na coś i po oponie. Idziemy już, ciekawy teren. No, bardzo ciekawie tutaj jest. Będę musiał iść bokiem, bo nie brałem sobie żadnych gumiaczków, tylko krótkie buty. Ale sobie dojdę tylko drugą stroną. Na łoneczkę. I tam będzie kopanko. Dobra, to jeszcze nie wiem, z kilometr, może troszkę. Jak dojdę na łąkę, to pokażę wam już i włączę kamerkę, żeby jak coś będę kopał na tej łoneczce. Dobra, do zobaczenia.
Jeszcze troszkę i przebije się do łąk. O, już widać prześwit. Zaraz będę na łąkach. No hej, już przebiłem się do moich łąk. Idę powoli, zaraz będę na miejscu. Hej, trzeci dołek i guziczek. No ale współczesny niestety teren. Bez korony. Słabo. Ale jest. Proszę bardzo. No i co? Patrzcie, mam złoto. Ładne 20 groszy z PRL-u. Aluminium. Tutaj w tej glebie złotem się stało. No już białe przybija z powrotem, ale stan ładny, 76 rok. Chyba będzie burza. Jestem na łąkach daleko od domu. Już zaczyna kapać. Nie mam gdzie się schować. W środku lasu. Na łąkach. Ale to nic. Jest tutaj ten myśliwski taki domek. Tutaj za górką. Tam się schowam przez deszcz. Sprawdzałem wcześniej, kłódki nie ma, więc może nikt nie będzie miał za złe, że sobie tam przyczekałem burzę. No, trochę pada. Ukryłem się pod daszkiem domku. Nawet nie wchodziłem do środka. I staram się przeczekać tą burzę. No nie jest jakaś taka duża. Ten deszcz przejdzie zaraz bokiem. Już tam jasno się robi. No i słabo dzisiaj jest generalnie. Ale to nie jest hobby dla miękkich chłopców. Trzeba cierpliwości dużo, wytrwałości, zawziętości i odporności na komary, bąki, kleszcze, myszkę i warunki atmosferyczne. No, pada, nieźle. I koniec wykopków na dzisiaj. Burza leje mocno. Błyska grzmi. Trzeba się zrywać. Do domu, gdzie zostawiłem auto. Jakiś kilometr w prostej linii, ale będę musiał iść z krajem lasu. Więc trochę mi to zajmie. Biec nie będę, bo nie chce mi się. Ukąć nie mogę, mam płaszcz. Kamerka spod płaszcza pod szyją zamontowana jest, więc się zestaje, nic się nie dzieje. Wykrywacz wodoodporny, więc też mu nic nie jest. No ale co zrobić? Pogodą nikt nie wygrał, a w deszcz taki nie chce mi się. Nie chce mi się kopać. Już chyba za stary jestem na takie survivale. Chociaż wiosną przy niskiej temperaturze kopałem. Ale jakoś nie chce mi się przemakać. Jak jeszcze bym był w spodenkach, w klapkach i w koszulce, to wiadomo, ale jak mam dużo ubrań ze sobą, dużo sprzętu, plecak, telefon, inne gadżety do poszukiwań, do oznaczania. Jak mówię, więcej sprzętu i talentu. Nie chce mi się w deszcz w czasie burzy kopać, więc dla bezpieczeństwa lepiej sobie pójdę do auta i pojadę
na jakąś wioskę. Mam tu znajomych dużo, więc koszyk jest, zaraz zadzwonię, spytam się, czy jest w domu. I się pogada. Pewnie o jakichś wykopkach, bo to jest... mam sporo znajomych poszukiwaczy, których pozdrawiam. O, tych państwa, u których dzisiaj parkuję auto, też serdecznie pozdrawiam. Może kiedyś będę oglądać mój kanał. A jak nie, to i tak ich pozdrawiam serdecznie. Lepiej, powiem wam, lepiej auto zostawiać u kogoś znajomego, jak pod lasem, bo czasami jest gorąco, kurczę, nie ma gdzie to auto schować. W lesie leśniczy tylko się czai, żeby wypisać ci mandat za to, że wjechałeś do lasu pół metra, więc wolę sobie kilometr od lasu auto postawić kogoś na podwórku i mieć spokój. No ładnie, ładnie błyska, ale już coraz bliżej. Dobra, to chyba tyle na teraz. Reszta będzie na największym podsumowaniu, jakie miałem. Dobra, do zobaczenia. O, witam. Jestem już w domu. Podsumowanie nagrywam wieczorem. Wiecie co, no króciutko dzisiaj było i słabo, ale na szczęście wyszła ta łuseczka. Proszę bardzo. Ta łuseczka, czyli tradycyjnie carska 76. Z tego jestem zadowolony. Taki guziczek, tak jak pokazywałem wcześniej, na miejscu. Proszę. Ale PRL niestety. Ale jest, za 100 lat ktoś by się stał z takiego cieszył. Ja się raczej nie cieszę, takich dużo mam. Dobra, taki guzik. Złota moneta. Oczywiście śmieję się. 20 groszy z PRL-u, ale na początku świeciło ładnie. No, żółciutkie, teraz już się coraz bardziej białe robi. Dobra, to... trochę łusek. No, długo nie kopałem, bo burza mnie złapała i musiałem się ewakuować. Kawałek takiej klamerki. Dobra. Łódka. Ale tylko część. I taka łuska. Ciekawa. Ciekawy jaki to kaliber. No jakaś sygnałówka. Ale fajna, takie nie widziałem jeszcze. I tak to wygląda wszystko. On słabo jest, ale na 2,5 godziny kopania to i tak dobrze. Niestety z pogodą się nie wygra, burza była straszna, ale na szczęście schowałem się w takim malutkim... Nie, to nie sambonka, tylko taki domek dla myśliwych, z którego sobie tam strzelają i tam się ukryłem przed deszczem. Jak już troszeczkę słabiej padało, to założyłem płaszcz i poszedłem do auta i wróciłem do domu. Więc musiałem się ewakuować. Ale to nie jest najważniejsze. Dzisiaj był wyjazd, był. Najważniejsze jest to, że mam nowe pozwolenia na super pola przy samym Bugu. A wiadomo, na tych polach to może trafić się coś fajnego. Dobra. Kolejny film. W przyszłym tygodniu, ale którego dnia to będzie, to jeszcze nie wiem. Ciężko mi zaplanować, ale na pewno coś będzie, tak czy tak. Będzie ten jeden filmik na tydzień. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik, cześć.